Na tegorocznym festiwalu polskich filmów fabularnych w Gdyni zaprezentowane zostaną produkcje z udziałem legnickich aktorów Roberta Gulaczyka i Rafała Cielucha. Ten pierwszy pojawi się w pełnometrażowej animacji Doroty Kobieli zatytułowanej Twój Wincent, w której aktor wciela się w główną rolę malarza Vincenta van Gogha. Film był kręcony w ten sposób, że wszystko najpierw zostało nakręcone z aktorami w studiach w Londynie i we wrocławskiej CECie, czyli Centrum Technologii Audiowizualnych, mieszczącej się w byłej wytwórni filmów. Już bezpośrednio na planie grupa specjalistów, jakby wcześniej przygotowane tła podkładała Dorocie i Hugh jakby na ten ekran i oni wtedy mogli zobaczyć, czy to, co nakręciliśmy, jakoś się komponuje. Film to animacja bazująca na obrazach Vincenta van Gogha. Projekt wymagał zaangażowania wielu malarzy. Oni wtedy zrobili taki duży zresztą nabór. Zgłosiło się 5000 osób z całego świata, które chciały w tym uczestniczyć. Wysyłali swoje CV malarskie. Tak naprawdę oni przetestowali, nie chcę tutaj kłamać, ale z tego co pamiętam, jakoś ponad 1000 osób. Budżet filmu wyniósł około 5 milionów dolarów. Film doczekał się znakomitych recenzji, zakupiło go 130 dystrybutorów z całego świata, a sama produkcja ma szansę być nominowana do Oscara. W Gdyni zobaczyć będzie można również Rafała Cielucha, który zagrał w filmie Jagody Szelc pod tytułem Wieża, jasny dzień. Film to dramat obyczajowy opowiadający historię rodziny. Zdjęcia odbywały się w Kotlinie Kłodzkiej. Ja myślę, że tutaj chodziło raczej bardziej o jakąś pewną taką, pewien taki sposób opowieści, jaki Jagoda zaproponowała. Dosyć taki moim zdaniem, ja widziałem tylko raz film na pokazie na Nowych Horyzontach, w takim zamkniętym mieliśmy taki pokaz, żebyśmy mogli się troszeczkę zobaczyć film oswoić z nim przed pokazem w Gdyni. Jagoda zaproponowała rzeczywiście taki sposób opowiadania zdawać by się mogło o banalnych sprawach, w dosyć taki niebanalny sposób. Obydwaj aktorzy wezmą udział w gdyńskim festiwalu, który rozpoczyna się już 18 września.